Te niesławne, dajcie mi człowieka, dam wam paragraf, w sądach działa. Przy czym ono nie zawsze ma zły wydźwięk, gdyż regularnie bywa tak, że sąd, kiedy nabierze już oglądu sytuacji, poczyta, co napisał inwestor, poczyta, co napisał wykonawca, posłucha przedstawicieli inwestora, posłucha wy przedstawicieli wykonawcy, on tak swoim kompasem moralnym widzi, kto tak naprawdę powinien z sali wyjść, jako ten wygrany. I jeżeli widzi sytuację, gdzie zupełnie nie leży mu, żeby była to strona A, w tym przypadku inwestor, ponieważ dociskał kolanem w sposób nieetyczny wykonawcę, to on sobie dobierze do tego argumentację prawną, żeby ten efekt osiągnąć. I to jest coś, co ja w swojej pracy widzę na co dzień. I żeby pokazać, jak daleko może to sięgać. Tutaj na przykład była kwestia takiego problemu, że w umowie, napisano dwa razy tę samą literę umowy. Była, było postanowienie dotyczące kary umownej, to był paragraf 14, ustęp pierwszy, litera A. I oczywiście litera A nie była jedyną karą umowną, była jej tam długa lista. Z tym, że w tej umowie zamiast napisać te A, B, C, D, dwa razy trafiła się literka B. Czyli pierwsza literka była oznaczona jako B i druga też jako B. I to nie trzeba szukać wielkiej filozofii. Błąd redakcyjny, zdarza się każdemu, zwykła literówka. Z tym, że sąd okręgowy napisał chociażby, że z uwagi na to, nota obciążeniowa sformułowana przez zamawiającego nie może zostać uznana przez prawidłową, za prawidłową i nie ma podstaw do obciążenia karą, bo jeżeli są w umowie dwie literki B, to właściwie nie wiadomo o co chodzi, w związku z tym obciążenie jest nieskuteczne ogromnie naciągane, to uwalił z miejsca sąd apelacyjny. Ale jeżeli, drodzy, trafiacie na sytuację takiego wywodu w sądzie, to okej, okay, jest możliwe, że sąd po prostu pobłądził. Nie da się tego wyłączyć. Ale co najmniej równie prawdopodobnym, jeżeli nie bardziej prawdopodobnym, szczególnie jeżeli mamy tą sytuację, gdzie właśnie sąd już na sali rozpraw kręci nosem nad prawidłowością działania jednej ze stron, jest to, że on po prostu stwierdził, że nie wyda takiego wyroku, który będzie korzystny dla tego, którego uważa za niewłaściwie działającego. I dobiera argumentację, każdą jaką jest w stanie naciągnąć, taką jak chociażby tutaj.